Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knur Konesur. Dzisiaj jestem ciągle w Fort William i zapraszam was na drugą część oglądania, próbowania i ogarniania whisky, których mam teraz dostęp po imprezie pożegnalnej, na którą przyszło parę znajomych osób i przyniosło parę mniej lub bardziej znajomych dla nas whisky. Jesteśmy w Fort William, które jest u podnóża najwyższego szczytu w Szkocji, czyli Ben Nevis, więc nie mogłoby się obyć bez próbowania whisky z tej destylarni. Koniec końców jest to ikona w tym rejonie. Może nie jakoś specjalnie w całej reszcie świata, co jest dla mnie ciekawostką, ponieważ w wielu miejscach często podkreśla się, że Ben Nevis jest taką destylarnią trochę po macoszemu traktowaną przez rynek whisky i że nie dostaje tak dużo pochwał i tak dużo rozgłosu i sławy, na jaką zasługuje. Także bardzo chętnie to dzisiaj sprawdzę dla was i dla siebie. To, co na pewno można powiedzieć, to to, że jeżeli chodzi o taki patriotyzm lokalny i rynek, który jest w samym Fort William, jest tutaj kilka knajp, które nazywają się Ben Nevis, coś tam, Ben Nevis Bar, Ben Nevis Restaurant i tak dalej, które nie tylko swoją nazwę nie tylko zawdzięczają samej górze, która, pod którą się znajdujemy, ale też serwują whisky z tej destylarni w postaci różnych drinków, czy też jako jest ona dodawana do potraw w w niektórych restauracjach, co może być całkiem ciekawe, jako wspieranie w taki lokalno-patriotyczny sposób destylarni, która jest przecież kilkaset metrów od ścisłego centrum tej miejscowości, jakkolwiek 10-tysięczną miejscowość można nazwać, że ma tam ścisłe centrum. Niemniej jest to bardzo mała, fajna destylarnia, która znajduje się dosłownie tuż obok. Ma swój hotel, czy też motel dla odwiedzających, także można się z destylarnią umówić na nocleg i jakieś takie bardziej rozbudowane oprowadzanie po samej destylarni, próbowanie razem z jedzeniem i tak dalej. O, w ogóle szał ciał i tak dalej. Ben Nevis jest destylarnią założoną w 1825 roku. Także jedną z takich starszych, powiedzmy. Nie jestem pewny, jak długo faktycznie działa w tej wersji, jaką jesteśmy w stanie doświadczyć, ale założona była w 1825 roku. To, co trzeba powiedzieć i często jest podkreślane, to, że Ben Nevis należy do spółki Nikka, która jest japońską firmą zajmującą się różnymi alkoholami. I 30% tego, co jest wyprodukowane w Ben Nevis, idzie do Japonii do tworzenia różnych blendów i różnych drinków. Miałem okazję kilka razy próbować tej whisky i szczerze powiem, że nie wspominam jej jakoś oszałamiająco. Nie zrobiła na mnie niesamowitego wrażenia, ale pamiętam, że jeden z takich bardzo znanych youtuberów, którzy zajmują się recenzjami whisky, Ralphie, powiedział, że to jest akurat trunek, który swoją tak jakby ostrością i żywością tego... żywością? Który tak jakby jest... on powiedział, że to jest whisky, która jest mocno słodowa. I przez to, że jest mocno słodowa, to nie jest dobry pomysł, czy też nie jest to najlepszy pomysł, żeby ją pić w domu, w zaciszu i w spokoju, tylko że to jest whisky, która powinna być pita na zewnątrz. Co w sumie ma dosyć dużo sensu, ponieważ będąc w Fort William, w pobliżu Ben Nevis i mając tą whisky ze sobą, no to mamy w każdą stronę góry, wzgórza, szlaki, trasy i tak dalej, na których na pewno jest wystarczająco dużo klimatu i takiej potrzeby i tej romantycznej magii, która wiąże się z piciem whisky. Także podejrzewam, że to może faktycznie coś w tym być, że to jest whisky, którą fajnie jest wypić sobie na szlaku, jak się robi chwilę przerwy i jest troszeczkę zimniej i potrzeba takiego kopa, żeby się obudzić i dostarczyć sobie tych kalorii i pobudzić się trochę do maszerowania dalej, że to jest lepsza opcja niż picie tego w domowym zaciszu. No ja będę jej próbował w domowym zaciszu, za chwilę się przekonamy, co to będzie. Albo może nie aż tak za chwilę, ponieważ mam przy sobie karton, w przeciwieństwie do Highland Parku. Sorry, patrzę się w ekran, żeby zobaczyć, jak ustawić ten karton, żebyście wy cokolwiek widzieli. Jest tu trochę chyba za dużo słońca.
w tej chwili na mnie. Sorry, ta pogoda jest taka, że raz jest słońce, raz po chwili są, są chmury i trudno jest ogarnąć, co się tutaj dzieje. Ale tak, mamy napisane, że to 10-letnia whisky, jest to single malt z Highlandów, jest to szkocka whisky, zezwolona w 1825 roku, produkt Szkocji. Mamy tutaj 10 lat, mamy rękę trzymającą krzyż. Będzie widać, nie będzie widać, trudno. I opatentowane logo z ostem. Destylarnia Ben Nevis Fort William Limited, Lochy Bridge Fort William. Destylowana i zabutelkowana w Szkocji. Z boku mamy ładny napis Ben Nevis i różne inne hasełka. Z drugiej strony tak samo, od spodu nie mamy nic, z góry mamy to samo co z przodu, ale z tyłu jest dosyć duży bloczek tekstu, który wam zaraz przeczytam. Postaram się podrzucić też polskie tłumaczenie. 10 rules, Highland Single Malt Scotch Whisky, The Journey of the Water of Life. It starts as rain or snow falling on Scotland's highest mountain, Ben Nevis. Either as rain or melting snow, it percolates the thin layer of peat soil until it reaches the granite rock. Unable to penetrate it, runs under the surface until emerging in Coire Leichis, in Coire Leish, or Coire na Ciste. The outflows of these two mountain lochans, located over 3,000 feet above sea level, make their way spilling over the blue and pink granite rocks of the mountain's rugged north face until they join together as Altmamelin, continuing on to the valley between Ben Nevis and Carnmochdeg, Derg, Darg. For the last 750 feet of descent, this water is piped underground into the rear of Ben Nevis Distillery, where our small dedicated workforce work their alchemy to convert this pure clear sparkling water into the crystal clear Ben Nevis malt spirit. A period of 10 years of maturing in oak casks stored in our warehouses nestled at the foot of the mountain ensues before we consider this fine whiskey to be ready for drinking by the discerning. Butelka wygląda tak, będzie też wygląda, o, tak będzie trochę lepiej. Dosyć oldschoolową etykietą. McDonald's Ben Nevis, 10-letnia szkocka whisky, bla bla. Wszystko to samo, co widzieliśmy na kartonie. Ładnie powycinana etykietka. Wygląda to dosyć oldschoolowo, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Mamy 700 ml butelkę butelkowaną przy 46% alkoholu, co jest dosyć fajne. Tutaj z tyłu na etykiecie mamy dokładnie ten sam opis, który jest z tyłu na kartonie. Także jeżeli nie macie kartonu do tej whisky, to na pewno nic nie stracicie. Butelka ma kolor oliwkowy, więc spodziewam się, że sam alkohol będzie dosyć jasny, słomkowy, co będzie sugerowało, że nie był tutaj wymagany karmel jako dodatkowy barwnik. Bardzo fajny, gęsty korek. Dobra, lejemy kielicha i mogę być trochę w błędzie, ta whisky ma dosyć, jest dosyć ciemna w kolorze, w sensie taka dosyć pomarańczowa, wydawało mi się, że będzie taka bardziej złocista w kolorze, ale nie jest dosyć ciemna, co jednak sugeruje, że jest tutaj dodany karmel. Nie jest nic powiedziane, czy jest filtrowana na zimno, czy na ciepło. To chyba tyle. Czas chyba próbować, co tutaj będziemy w stanie wyczuć. Oczywiście się trochę chlapałem, trudno, to nie jest Gelenkern ani Kopita, w których wiruje się alkohol dużo łatwiej. Oj, to już w przeciwieństwie do Highland Park. Jeżeli macie dużo alkoholu, który ścieka po ściankach, to tutaj ten pierwszy niuch dosyć mocno kopie jednak alkoholem. Czuć tutaj dosyć dużo słodu, przyznam. Dosyć dużo słodu, podejrzewam, że też beczka dębowa jest tutaj mocno wyczuwalna. Ale tak, bardzo mało dymu, o ile jakikolwiek dym tutaj faktycznie jest, jakakolwiek torfowość, powiedzmy może troszeczkę, naprawdę troszeczkę tutaj jest czegoś takiego, ale minimalnie. Na pewno jakieś suszone owoce. Jakieś gruszki, może trochę pomarańcze. Zdecydowanie nie tak jak w Highland Parku, gdzie to kopało dosyć mocno.
tutaj się to trochę chowa. Trochę trudno mi powiedzieć, co tutaj można wyczuć na dobrą sprawę. Toffee, wanilia, takie słodkie aromaty, które przykrywają trochę tą owocowość. Zupełnie ta dymność jest tutaj bardzo, bardzo mało wyczuwalna. Nawet powiedziałbym jakieś orzechy. Zdecydowanie jakieś orzechy tutaj czuć też w zapachu. Dobra, spróbujemy na razie bez rozwadniania tego. 46% może być dosyć ostro. O, tutaj czuć alkohol. Zdecydowanie to nie jest whisky do picia w taki sposób, bo to kopie. Ja sobie może odsłonię trochę, bo za chwilę się okaże, że nic nie widzicie. Dobra. Przyszły z powrotem chmury, także powinno być w porządku. O nie, to jest whisky, do której trzeba dodać trochę wody. A tutaj ładną, źródlaną wodę, jak widać, po prostu ze Szkocji. Urodzona w Szkocji. Pięknie. Dodam sobie dosłownie zakrętkę tej wody. Bo to trochę za bardzo kopie. Alkohol za bardzo zakrywa jakiekolwiek aromaty, które są wyczuwalne na języku. Chociaż trochę tych orzechów tutaj czuć. Może jakaś taka kawa. Trochę takiego palonych aromatów tutaj czuć. Nie takich palonych jak dym, tak jak przy innych whisky, tylko takich palonych w sensie jakby ciasteczka. Może. Może jakieś herbatniki. Coś w tym stylu. Dobra. Porządnie zabłotane. Teraz się ta whisky otworzyła trochę w stronę tych owoców. Trochę to wanilia i toffee sobie poszły gdzieś niżej, a owoce troszeczkę bardziej czuć teraz w zapachu. Już tak bardzo nie kopię alkoholem, jak kopało przed chwilą. Teraz da się to pić normalnie. Na pewno dosyć dużo orzechów czuć w smaku. Powiedziałbym, że trochę jakiejś kawy. Trochę tego takich palonych, ale nie przypalonych, tylko takich palonych rzeczy, które są z pieca. Gdzieś tam ta kawa, powiedzmy jakaś świeżo palona, jakieś ciastka, chrypatniki, coś w tym stylu. Może jakaś gorzka czekolada, trochę takiej goryczy tutaj też czuć, takiej cierpkości na języku, jaką daje gorzka czekolada. Trochę tej wanilii i takiej dębiny ciągle tutaj zostaje, jak takich whisky, które są dosyć młode. Znaczy, zresztą to też jest ciągle dosyć młoda whisky, 10 lat. Może coś troszeczkę kwaśnego tutaj gdzieś zostaje nawet na języku. Może jakieś rodzynki suszone, ale dosłownie bardzo, bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie to jest wyczuwalne tutaj. Chwilę sobie odczekałem i tak jakby ten posmak, który zostaje na końcu, może troszeczkę jakichś cytrusów tutaj wychodzi, ale nie pomarańczy, jakiejś takiej skórki pomarańczowej, kondensowanej skórki jak w Highland Parku, ale może jakieś takiej trochę skórki z cytryny, jakieś limonki może. Trochę coś tutaj jest takiego kwaskowatego, co jest dosyć przyjemne i to dosyć fajnie leży na języku. Ale zgadzam się z Ralphim, z tą opinią, że to nie jest whisky, która jest specjalnie dobra i specjalnie ciekawa i rozbudowana i fajna do takiego picia, jakie to teraz robię. Naprawdę wyobrażam sobie, że to na szlaku, podczas zdobywania jakiegoś szczytu, czy podczas dosyć długiej wędrówki, to by smakowało lepiej. Na pewno to by było ciekawsze, ponieważ te aromaty tutaj są dosyć mocne, dosyć ostre, dosyć mocno biją. Ta słodowość jest tutaj dosyć ostra, porównując do Highland Parku, w którym tej słodowości nie było zupełnie czuć. Tutaj ta słodowość jest naprawdę bardzo na pierwszym miejscu, jak się pije tą whisky. Plus to, że to jest 46% i tutaj naprawdę mocno czuć te 46%, że to kopie w język. Ten alkohol jest bardzo mocno wyczuwalny. Całkiem w porządku whisky. W sumie tak trochę trudno mi powiedzieć coś złego na jej temat, ale też trudno mi ją jakoś specjalnie zachwalać. Highland Park mi smakuje dużo bardziej. W sumie ma dosyć podobne składowe. Highland Park nie ma tych orzechów, które tutaj są wyczuwalne bardzo mocno, szczególnie po dłuższej chwili teraz, jak mówię. Na języku są te orzechy, jakiś taki mus orzechowy, taka pasta do smarowania chleba, coś w tym stylu, może trochę podprażonych orzechów. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o whisky, które kosztują 200 zł za butelkę, bo tyle kosztuje Ben Nevis 10, to jest dużo opcji, które są dużo ciekawsze i mogą być dużo bardziej złożone. Na takie siedzenie w domu i spijanie ze znajomymi, czy spijanie samemu w taki romantyczny sposób,
przy książce, kominku, czy też po prostu jak się ma ochotę i taki stan umysłu na picie alkoholu samemu. Wydaje mi się, że faktycznie coś może być w tym, że ta ostrość tego smaku jest dużo lepsza na szlak i na chodzenie gdzieś na zewnątrz. Nie do końca się zgadzam, że to jest whisky, która jest niedoceniona. Po prostu to nie jest whisky, która jest jakoś specjalnie super ciekawa. Przynajmniej dla mnie. Natomiast na pewno, jeżeli będziecie kiedyś w Fort William, to w praktycznie każdej knajpie, do której zajdziecie, będziecie mogli spróbować Ben Nevis, czy też kupić sobie próbkę w whisky shopie, który jest w Fort William, i będziecie mogli ocenić na własny język, czy to whisky wam pasuje, czy nie. To by było na tyle tym razem. Pozdrawiam, mówił do was Knurkonosor.